Cześć, z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. Pierwszy i drugi Fallout to tytuły kultowe, w wielu rankingach plasujące się na szczytach list najlepszych gier wszechczasów, które mimo upływu lat wciąż posiadają ogromną rzeszę fanów. Ich fenomen nie byłby możliwy, gdyby nie grupa zapaleńców, która włożyła w swą pracę nie tylko zdolności, ale i serce. I choć są one dziełem dziesiątek pracowników Interplay i Black Isle, to na szczególne wyróżnienie zasługuje kilka nazwisk, które od razu kojarzą nam się z tą serią. Są nimi ojcowie Fallouta. Ludzie, których wizja zadecydowała o jego ostatecznym kształcie. To jednak stare dzieje. Ich historia nie zakończyła się wraz z upadkiem Interplay. Jeśli zastanawialiście się, co robili później, odpowiedź poznacie w tym materiale. Miłego oglądania. Brian Fargo, założyciel Interplay Entertainment, który odegrał kluczową rolę w produkcji pierwszego Fallouta. Chociaż nie był bezpośrednio zaangażowany w proces tworzenia, jego wpływ na rozwój projektu jest nieoceniony. Jako że stworzył Wastelanda, którego duchowym następcą jest Fallout, uważa się go za jednego z ojców serii, chociaż lepszym określeniem byłoby dziadek. Pod koniec lat 90. Interplay było jednym z największych na świecie wydawców gier, lecz problemy finansowe i naciski ze strony inwestorów zaczęły coraz bardziej wpływać na zły stan firmy. Po nieudanych próbach ratowania tonącego okrętu, Fargo opuścił pokład w roku 2000. W 2002 założył nowe studio, InXile Entertainment, które zajęło się produkcją gier niezależnych oraz remake'ami klasycznych tytułów. Jego pierwszym dziełem były ciepło przyjęte opowieści Barda. W 2014 roku za sprawą Wasteland 2 reanimował kolejną kultową markę. W 2018 InXile zostało przejęte przez Microsoft, co zapewniło firmie większe zasoby finansowe i stabilność. Aktualnie Brian Fargo wciąż stoi na czele firmy i kieruje kolejnymi projektami, takimi jak Clockwork Revolution. Timothy Kane, kierownik projektu i programista, uważany za jednego z głównych twórców pierwszego Fallouta. To, co widzimy na ekranie, to właśnie jego wizja postapokaliptycznego świata. Mimo sukcesu, jakim była premiera gry, to po zakończeniu prac postanowił odejść z Interplay. Powodów było kilka, chociażby brak kontroli nad własnymi projektami, toksyczna atmosfera w miejscu pracy, problemy finansowe firmy oraz własne ambicje. Wraz z Leonardem Bojarskim i Jasonem Andersonem założyli Trojka Games. Studio zasłynęło z ambitnych projektów gier RPG, takich jak Arcanum, Przypowieść o maszynach i magii czy kultowe Vampire, The Masquerade, Bloodlines. Niestety, mimo niesamowicie pozytywnego odbioru tych dzieł, Trojka Games borykało się z problemami finansowymi, przez co zostało zamknięte w 2005 roku. Później Kane miał krótki epizod w Carbine Studios, a w 2011 roku dołączył do Obsidianu. Jako programista pracował m.in. nad South Park, Kijek Prawdy, Pillars of Eternity i Tyranny. Był także jednym z głównych twórców The Outer Worlds. Wraz z Chrisem Avellonem zagrał w fanowskim serialu Fallout New Break. Aktualnie przebywa częściowo na emeryturze, choć dalej współpracuje z Obsidianem. Pełni rolę konsultanta, pomaga zespołowi unikać potencjalnych pułapek w projektowaniu gier RPG. Prowadzi także kanał na YouTube, gdzie dzieli się swoimi doświadczeniami z długoletniej kariery, przemyśleniami i omawia różne aspekty tworzenia gier. Chris Avellone, scenarzysta i projektant, który pracował nad Fallout 2. Jego wkład w narrację, tworzenie historii i napisanie postaci jest przeogromny. Niepowtarzalny klimat tej gry to właśnie jego zasługa. Po Fallout 2 stworzył Planescape Torment, grę, która zdobyła uznanie krytyków za swą głęboką fabułę i nieszablonowe podejście do opowieści. Odpowiadał za pracę nad Fallout 3 o roboczym tytule Van Buren, lecz ostatecznie tytuł został anulowany. Z Black Isle odszedł w 2003 roku. Kondycja finansowa studia była tragiczna, a on, jak i wielu starych wyjadaczy, czuło, że nie ma wpływu na własne projekty. Był jednym ze współzałożycieli Obsidian Entertainment, pracował nad drugim Kotorem, Neverwinter Nights, a w 2010 powrócił do pracy nad Falloutem, jako główny scenarzysta New Vegas. Jeśli chodzi o narrację, tytuł zyskał bardzo pozytywne opinie, zarówno krytyków, jak i graczy, w szczególności fanów klasycznych odsłon. Jak już wspomniałem przy okazji Tima Kane'a, panowie zaliczyli gościnny występ w fanowskim serialu Fallout New Break. W 2015 roku Avellone opuścił Obsidian, by stać się niezależnym projektantem i scenarzystą. Maczał palce w Divinity Original Sin 2, Pathfinder Kingmaker,
Preju czy Jedi upadły zakon. W swym fachu uważany był za światową czołówkę, co tylko potwierdzał sukces każdej gry, w której widnieje jego nazwisko. Wcześniej napisał także kilka komiksów ze świata Star Wars. W 2020 roku nad Chrisem Avellonem zebrały się czarne chmury. Został oskarżony o molestowanie seksualne i niewłaściwe zachowanie na konwentach branżowych. Na skutek czego wiele firm wycofało się ze współpracy z nim, a inne usunęły jego wkład w swe produkcje. Chociażby Techland, gdzie odpowiadał za scenariusz Dying Light 2. Chris zaprzeczył zarzutom, a w 2021 roku wytoczył dwóm kobietom proces o zniesławienie. Sprawa zakończyła się w 2023. Strony zawarły ugodę. Oskarżenia zostały wycofane, a Avellone otrzymał rekompensatę finansową. Jego zdaniem pomówienia były zemstą za rozstanie z przyjaciółką kobiet, które w przeprosinach przyznały, że ich słowa zostały błędnie zinterpretowane. Obecnie scenarzysta kontynuuje swoją działalność niezależnego twórcy, lecz przez wzgląd na seks-aferę i opinię, jaka poszła w świat, nie jest tak chętnie zatrudniany i szanowany jak kiedyś. Leonard Bojarski. Współtwórca obu klasycznych Falloutów, który pracował jako główny grafik i dyrektor artystyczny. Wniósł wiele do klimatu i stylu wizualnego gier. Odpowiadał chociażby za projekt Vault Boya, czy związane z nim humorystyczne scenki reprezentujące atrybuty, umiejętności oraz perki. Zaproponował także, by w grach umieszczono tak zwane gadające głowy. Po zakończeniu prac nad dwójką odszedł z Interplay, by współtworzyć Trojka Games. Jego unikalny styl łączący mroczny humor z głębokimi tematami filozoficznymi i społecznymi miał ogromny wpływ najpierw na Fallouty, a następnie Vampire, The Masquerade, Bloodlines. Gdy zadecydowano o zamknięciu Trojka Games, dołączył do Blizzarda, gdzie pracował nad fabułą Diablo 3. W 2016 roku przeszedł do studia dawnych kolegów, Obsidianu, gdzie wraz z Timem Kainem odpowiadał za ostateczny kształt The Outer Worlds. Wciąż działa w branży, kontynuując pracę dla Obsidianu. Fergus Urquhart. Projektant, jeden z najważniejszych ludzi w Interplay, założyciel Black Isle Studios, który odegrał kluczową rolę w stworzeniu Fallouta, a następnie czuwał nad projektem części drugiej, po tym jak w 1997 roku firmę matkę opuściło kilku kluczowych twórców, w tym Tim Kaine. Pracował także przy Van Burenie. W 2003 roku sam odszedł z Interplay i założył nowe studio, Obsidian Entertainment. Firma dość szybko zyskała renomę dzięki tworzeniu gier RPG na licencjach, których tytuły już przewinęły się w tym materiale. Do Fallouta powrócił przy okazji prac nad New Vegas dla Bethesdy. Gra, mimo tego, że powstała pod presją czasu i z ograniczonym budżetem, a światło dzienne ujrzała jako mocno okrojona, zyskała uznanie wielu fanów, jako jedna z najlepszych z serii i duchowy następca klasycznych odsłon. Fergus Urquhart dalej pełni rolę CEO Obsidianu, a firma, mimo iż nie ma na swoim koncie gigantycznych komercyjnych hitów, cieszy się sympatią graczy. Głównie za sprawą solidnych produkcji słynących z głębokiej wielowątkowej fabuły, rozbudowanego świata, postaci oraz dialogów, towarzyszących wszystkiemu wyborów oraz słuchania sugestii graczy. Od 2018 roku Obsidian stanowi część Microsoftu. Jason D. Anderson. Projektant i programista, odpowiedzialny za stworzenie grafiki klasycznych Falloutów. W 1998 roku wraz z Timem Kainem i Leonardem Bojarskim opuścił Interplay, by założyć Trojka Games, gdzie także odpowiadał głównie za oprawę audiowizualną kolejnych gier tego studia. Do Interplay powrócił w 2007, by jako dyrektor kreatywny wziąć udział w tworzeniu projektu V13, Fallouta multiplayer powstającego na zlecenie Bethesdy. Niestety pracę anulowano, a Interplay zbankrutował. W 2009 Anderson dołączył do In Exile, gdzie pracował przy Wasteland 2, lecz opuścił firmę jeszcze przed zbiórką funduszy na Kickstarterze i przeszedł do Turtle Rock Studios. Odpowiadał za projekt poziomów w grze Evolve. Od 2019 roku ponownie w In Exile. Chris Taylor. Jeden z projektantów Fallouta, odpowiedzialny m.in. za szkice koncepcyjne, twórca mechanik dwójki i szef projektu Fallout Tactics. Wziął na siebie winę za porażkę tego tytułu, twierdząc, że nie dopilnował firmy, która go stworzyła, jednocześnie przyznając, że uniemożliwiła mu to presja ze strony zarządu na jak najszybsze wydanie gry. Z Interplay związany do 2002 roku, następnie przeszedł do Vivendi Universal Games,
pracował m.in. nad The Lords of the Rings Online. W 2005 roku wraz z dwoma byłymi twórcami Falloutów, Scottem Evertsem i Tomem Deckerem, założył Zero Radius Games, firmę zajmującą się tworzeniem gier planszowych i karcianych. W 2008 roku wrócił na jakiś czas do Interplay, by pomagać w pracach nad projektem V13. Stanął na czele zespołu deweloperskiego, prowadził także brukowiec Armageddon, informator skierowany do beta testerów tytułu. Ostatnie wydanie ukazało się 26 lutego 2011 roku. Na obecną chwilę wycofał się z branży elektronicznej rozrywki, wciąż jednak działa w temacie planszówek i karcianek. We współpracy z Obsidianem wypuścił karcianą wersję Pillars of Eternity. Mark Morgan. Wspominając o twórcach klasycznych Falloutów, scenarzystach, programistach czy twórcach grafiki, nie powinniśmy zapominać o osobie odpowiedzialnej za stworzenie muzyki do jedynki i dwójki, która generalnie zbudowała klimat tych tytułów. Morgan dla Interplay skomponował jeszcze ścieżkę dźwiękową Planescape Torment, potem już współpracował z różnymi firmami, najczęściej jednak z In Exile Briana Fargo. Jego utwory możemy usłyszeć w pierwszym Civilization, Need for Speed Shift, Bard's Tale 4 czy drugim i trzecim Wastelandzie. Komponował także muzykę do filmów oraz seriali telewizyjnych. Od kilku lat nie słyszano o żadnym większym projekcie, w którym brał udział. W tym materiale zabrakło wielu osób, których pracy nie należy umniejszać, lecz zapewne zauważyliście, że im dalej w las, tym krótsza biografia. Dlatego wybrałem te najważniejsze. Mimo że kojarzymy je głównie ze sprawą serii Fallout, to zwróćcie uwagę na ich wpływ na inne kultowe tytuły. Ciekawe, że ekipa, mimo iż się rozpadła, to w wielu przypadkach wciąż się przecinała, czego doskonałym przykładem są późniejsze inicjatywy, które ciągle przewijały się w tym materiale. In Exile i Obsidian. Firmy te znajdują się w rękach Microsoftu, a do ich rodziny całkiem niedawno dołączył aktualny właściciel marki Fallout, Bethesda, co otwiera gigantyczne możliwości dla przyszłych projektów. Lecz jak będzie, zobaczymy.